Biblia na każdy dzień, witajcie. Końcówka Ewangelii według świętego Jana, 21 rozdział od wersetu 15. Będę czytał. Gdy więc jedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż ci?. Odpowiedział: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Jezus powiedział do niego: Karm baranki moje. Zapytał go znowu po raz drugi Szymonie Synu Jana, czy kochasz mnie, odpowiedział mu tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to paść owce moje, i zapytał go po raz trzeci. Szymonie synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że Pan go zapytał po raz trzeci, czy mnie kochasz, i odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to: Paść owce moje. Ręczę i zapewniam ci, Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokądkolwiek chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny Cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To zaś powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. A kiedy to powiedział, dodał, pójdź za mną. Gdy Piotr odwrócił się, zobaczył, że idzie za nim uczeń, którego Jezus miłował, a który wieczerze spoczywał przy jego piersi i zapytał: Panie, kim jest ten, który cię wyda? Piotr, widząc go, zwrócił się do Jezusa: Panie, a co będzie z nim? Jezus odpowiedział mu: A co gdybym chciał, aby on pozostał, aż przyjdę ponownie? Co ci do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się więc między braćmi taka pogłoska, że ten uczeń nie umrze. Jednak Jezus nie powiedział, że nie umrze, lecz gdybym chciał, aby on pozostał, aż przyjdę. A to jest właśnie ten uczeń, który poświadcza to i który o tym pisze. A wiemy, że jego świadectwo jest prawdziwe. Jezus dokonał też wielu innych rzeczy. Gdyby je spisać, jedną po drugiej, myślę, że sam świat nie pomieściłby spisanych o tym zwojów. Dzisiaj krótki fragment. Dotarliśmy do końca Ewangelii według Świętego Jana. Jeżeli ktoś słucha tego podcastu, tej audycji na YouTube od początku, to tak naprawdę przeszliśmy razem przez rok. Rok trwało, rozmowa o Ewangelii według Świętego Jana, a tak naprawdę nie zbliżyłem się nawet do średniej długości omawiania tego. To, to są dosłownie bardzo krótkie omówienia. I Słowo Boże ma o wiele więcej głębi, dlatego, w tym ostatnim odcinku, chciałbym zachęcić przede wszystkim do samodzielnej lektury, do samodzielnego czytania codziennego Słowa Bożego, aby to było treścią naszego życia, aby to było treścią. Naszej modlitwy. Tak jak jakiś czas temu sygnalizowałem, coś się kończy i coś się zaczyna. Dotarliśmy do końca Ewangelii według Świętego Jana. Kończy się pewien etap. Co dalej? Jeszcze nie mam dokładnie tego sprecyzowanego, czy będą pojawiały się kolejne Ewangelie. Nie wiem. Na dzisiaj. Nie dam rady wejść czasowo w taką serię, aby codziennie pojawiały się fragmenty z omawianiem. Zachęcam do odwiedzenia, jeżeli ktoś słucha tego jako podcastu, zachęcam do odwiedzenia kanału na YouTube. Tam myślę, że będą pojawiać się tak zwane shorty, czyli krótkie filmiki. Ostatnio staje się to coraz bardziej popularne na YouTube i na TikToku, i na innych platformach, gdzie zwykle w ciągu minuty Trzeba opowiedzieć, no właśnie, coś. Postaram się, aby może co kilka dni, może raz w tygodniu, może trzy, może pięć, nie wiem, pojawiał się taki krótki filmik z fragmentem, jakimś wersetem ze Słowa Bożego i z krótkim omówieniem. Ale wracam do tego, co mówiłem wiele razy już w ciągu tego roku i dzisiaj mówiłem: zachęcam mocno, Abyście sami czytali Słowo Boże, abyś sam czytał, abyś sama czytała i badała, i dochodziła, i dochodził do tego, co Bóg chce Ci przez nie powiedzieć. Oczywiście musimy trzymać się twardych zasad. To nie jest tak, że Słowo Boże odpowiada nam na różne nasze dziwaczne pytania. Z tym byłbym bardzo ostrożny. Pamiętajmy, że Duch Święty przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Mamy upodabniać swoje życie do życia Jezusa Chrystusa, i na tym się skupiajmy. Czytajmy Słowo Boże po to, aby ono prostowało nasze ścieżki. Dziękuję za ten wspólny czas. Do usłyszenia i do zobaczenia prawdopodobnie w nieco innym formacie już wkrótce.